Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Bigosik, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przed wami bardzo ważny projekt społeczny, bardzo ważne wydarzenie. Słuchajcie, jakiś czas temu EA wydało tą ankietę, w której mogliśmy wybierać jaka tematyka i jakie obiekty, a raczej ubrania dojdą do The Sims 4, do nowych akcesoriów. I było do wyboru aż prawie 90 chyba pozycji, albo nawet ponad 90 pozycji. I ankieta, która miała połączyć simomaniaków, trochę rozdzieliła ich, ponieważ, no jak dobrze wiecie, lub nie, jej wybrało 15 obiektów i to są te. No i jak wiadomo, nie wszystkim podoba się wybór, który podjął EA, bo te ubrania, które wybrało EA, są częściowo już w grze i prawdopodobnie dostaniemy tylko ich recolor. Co zresztą jakaś grafika krążyła po Facebooku, że takie obiekty już są, tylko po prostu, znaczy ubrania, tylko po prostu trzeba zmienić recolor, więc powstał projekt o nazwie Missed Opportunity. Dziękuję Google Translate za przeczytanie, bo to jest bardzo ciężka nazwa, ale głównie chodzi o to, że twórcy modów zawzięli się i postanowili, że zrobią wszystkie albo chociażby większość tych obiektów, tych ubrań, które EA porzuciło w tym etapie, powiedzmy, ankietowym. Więc słuchajcie, to czego EA nam nie da, dadzą nam moderzy, którzy dadzą nam to jeszcze za darmo. Taka jest społeczność The Sims, taka przecudowna. Tak, i powstała strona, którą oczywiście link do tego macie w opisie. Powstała strona, która zrzesza tych wszystkich ludzi, którzy chcą tworzyć te obiekty. I tak, tutaj macie wszystkie obiekty, które były dostępne w tej ankiecie. Następnie macie obiekty o taki status, który ma open. I tutaj możecie jakby się zadeklarować, że zrobicie taki obiekt. Tutaj jak widzicie, trochę tych obiektów jeszcze zostało. I powiem wam szczerze, no to jest w ogóle jakaś porażka, albo to, no to jest straszne. Ale tutaj niektóre obiekty są bardzo ładne. Na przykład tutaj to spoko w miarę, chociaż bym jeszcze troszkę tutaj pozmieniał. Albo na przykład, no to też jest całkiem ciekawy projekt, tutaj ten. Tutaj te kapcie też całkiem okej, nie? Więc można jeszcze coś fajnego zrobić. Następnie mamy zakładkę, w której już są jakby zarezerwowane obiekty. Jakby twórcy się zadeklarowali, że je zrobią. Także możecie obserwować cały czas tą stronę, bo oczywiście ona w miarę możliwości będzie rozwijana. Na przykład te spodenki bardzo bym chciał zobaczyć. Ta bluzeczka też super. I ta tutaj w ogóle spódniczka też bardzo ładna. Albo te ogrodniczki, no świetnie to wygląda. Także tutaj jest taka zakładka, następnie mamy te obiekty, które jej postanowiło zrobić według naszych ankiet podobno. A tutaj mamy zakładkę download, w której mamy już dostępne bodajże 9 obiektów już do pobrania. I jakby teraz, jeżeli chcemy pobrać te obiekty, to musimy jakby przejść do danego ubrania, nie obiektu. I na przykład w tym przypadku mamy sukienkę, taką swetrową, bardzo fajną. I przechodzimy, tutaj klikamy na nazwę twórcy z dopiskiem download. I klikając na ten przycisk przenosi nas do Tumblera danego twórcy. I na przykład widzicie, tutaj mamy właśnie tą sukienkę. I tutaj gdzieś powinien być przycisk, o, download. I tutaj po prostu klikamy i wrzucamy dany obiekt do dokumentów, Electronic Arts, The Sims 4 i do mods, bo to są wszystko te pliki o rozszerzeniu package do tego właśnie folderu. I to w sumie wszystko i tak możemy sobie przejrzeć całą tą stronę. Ja na przykład tutaj zdecyduję się pobrać wszystkie te obiekty, czyli na przykład jeszcze tutaj tą spódniczkę wam pokażę. I przechodząc na Tumblera danego twórcy, jak widzicie, tutaj jest wszystko pokazane, jak wygląda ten obiekt, jak wyglądał ten oryginalny od EA projekt. I tutaj gdzieś też powinien być, o, jest, download przycisk. I przechodząc do Sim File Share, klikamy po prostu download. I też rzucamy go do tego samego folderu mods.
Dobra, więc ja postanowiłem pobrać wszystkie te tutaj dostępne już ubrania i wszystkie je wam zaraz pokażę, jak wyglądają w kasie. No i okej, ja już jestem w grze, przygotowałem dla was taką piękną rodzinkę i razem sprawdzimy sobie te wszystkie ubrania, które ja dzisiaj pobrałem. I zaczynając od początku, mamy czapę i czapę mamy tu. To jest ta czapa z tej pierwszej ikonki i wygląda ona następująco. Ona jest dostępna i dla kobiet, i dla mężczyzn i ma parę kolorów. Powiem wam, że wygląda... No tak średnio bym powiedział. Pomponik jest fajny i tutaj ten daszek też, aczkolwiek tutaj teksturkę bym zmienił. Aha, i coś, co jeszcze wam nie powiedziałem, to, że do tych obiektów jakby są tworzone też rekolory w ogóle. Także jak przejdziecie sobie na tą stronę i najedziecie na dany kafelek, tam jeszcze wam się rozwinie. Pierwsza pozycja to jest download, a następne pozycje są rekolory. I tam w tych rekolorach możecie sobie wybierać różne rekolory, więc możliwe, że tam jakiś rekolor będzie zabierał taką fajniejszą teksturkę, ale sama czapka, sam obiekt, powiedzmy, sam model czapki, bardzo, bardzo spoko. Następnie dla mężczyzn jeszcze nie ma żadnych górnych części, jedynie są te spodnie, które mamy aż dwa rodzaje i to są tutaj te dwa. Pierwsze są takie, o czekaj, zdejmij to. O nie, może nie, czekaj. Ubierz coś na siebie. Pierwsze spodnie są takie wełniane i one zawierają właśnie parę tych rekolorów. I generalnie... No nie wiem, jak wy się zapatrujecie na ten obiekt, bo podoba mi się, że one są takie fajne wełniane. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest do końca mój styl. Więc takie mamy pierwsze, potem mamy drugie i one są już z lamą i one mi wyglądają w sumie na takie piżamowe trochę, nie? Bardziej. O, te białe chyba są trochę lepsze, fajne. No, tutaj na przykład to i do tego jakaś taka bluzka taka zwykła, czy tak do spania by mógł być. I tutaj jeszcze jakieś kapciuszki by mu dać, te króliczki. No, w sumie nawet by można było coś takiego ogarnąć, nie? No, także tak się prezentują obiekty dla Sima. Następnie mamy Simeczkę i dla Simki też jest ta czapunia tutaj, taka zimowa. W sumie takie dosyć dla 4,5 roku by mogły być, nie? Te obiekty. Dobrze, ale następnie tak, mamy górną część i to jest ten sweterek. I on jest tylko w wersji dla kobiet, a przydałoby się też dla mężczyzn w sumie, bo wydaje mi się, że był chyba wstępnie tak projektowany właśnie dla Simów. Ale wygląda całkiem ładnie, rekolorki też całkiem okej. Może ja bardziej takie stonowane bym wolał, o może tą na przykład, taka szara ładna. Chociaż ta podstawowa też całkiem ładnie wygląda. Następnie mamy ten obiekt z szaliczkiem, takim ala szaliczkiem, też ładnie. Wydaje mi się, że chyba ten mi się bardziej podoba, ten obiekt, te guziczki całkiem spoko wyglądają na dole. No i na przykład ta wersja kolorystyczna, też bardzo ładna. Chociaż te zielone też całkiem nie, całkiem tutaj jakaś biała spódniczka, też okej. Dobrze, a skoro mówimy już takich wiosennych klimatach, to mamy oczywiście tą spódniczkę. I ta spódniczka mi się bardzo, bardzo podoba. Czekajcie, założę jakąś krótszą. Ta lepiej wygląda. Dobra, taką spódniczkę tą z kwiatami. No to jest, powiem wam, że bardzo ładne ubranie. I dziwię się, że EA zrezygnowało z tego pomysłu, bo tu wyszło naprawdę dobrze. Szkoda, że to nie weszło do tych akcesoriów i na przykład ta ciemna wersja z tymi czerwonymi różami czy tam kwiatami wygląda mega. I moim zdaniem to powinno pojawić się w akcesoriach, ale dla nas nawet lepiej, bo mamy to przecież za darmo, nie? Dobrze, przechodząc dalej, mamy już tutaj Curunię i dla Curunii mamy dwie rzeczy. I to jest tak, to jest ta sukienka, która mi się tak podobała. Bardzo fajna. To akurat bardzo fajnie wyszło. Wiadomo, mogłyby się przydać jeszcze jakieś rekolorki, ale ta wygląda bardzo fajnie. Do tego jakieś leginy jej dać. Czekajcie, leginy są gdzieś tu. O, na przykład, albo te dłuższe, takie zwykłe. No, o, spokojnie.
fajnie to wygląda. Bardzo ładnie, to jest bardzo ładny obiekt, w ogóle bardzo ładnie wykonany, nie? Bardzo mi się podobają takie wełniane, fajne, takie grubsze rzeczy. Także dla dziewczynki mamy to, plus jeszcze mamy... Jeszcze mamy tutaj, o, tą jakby sweterek taki z tą muchą. I ona wygląda następująco. I chyba mi najbardziej podoba się ta wersja kolorystyczna. Bardzo fajnie wygląda, ale on, ten obiekt w sensie, został zaprojektowany głównie dla dzieci. I tutaj mamy dziecko i tutaj możemy mu założyć. Jejku, jak ty pięknie wyglądasz w tym. No mega fajnie, nie? No ej, to jest słodkie. To akurat pięknie wygląda. Naprawdę spoko. I na koniec mam dla was ostatni jakby ubranie z tych wszystkich dostępnych na stronie. I jest to oto ten słodki sweterek z koteczkiem. I ja zmaściłem trochę, przyznam szczerze, bo ta pierwsza pozycja, która jest do pobrania, to tylko jest mesh. A trzeba jeszcze dobrać do tego odpowiedni rekolor i oczywiście rekolor jest już dostępny i jest dokładnie z tym koteczkiem, który był przedstawiony na tym obrazku od EA i powiem wam, że ten sweterek wygląda bardzo, bardzo fajnie i też jest spoko, bo jest dostępny w paru wersjach, jest dostępny w takim, w takiej wersji czystej jakby. Widzicie, która nie ma żadnych tych takich śladów po tym, że jest taki wełniany. Jest cały taki z wzorkiem wełnianym i pełno rekolorów. Bardzo fajnie wygląda, bardzo ładnie. Ten zielony też jest mega. Z serduszkami na dole i też oczywiście wszystkie rekolory są tutaj dostępne. No i ten ostatni tutaj oczywiście z tym koteczkiem. Tu gdzieś jest dostępny ten, który jej proponowało, chyba to, o ten, chyba, ten kolor chyba jakoś jej proponowało na ten, nie? Na tym obrazku. No, także to by było tyle. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich informacji, to zapraszam na Sims Week, gdzie oczywiście jest opisana cała ta akcja szczegółowo. Jeżeli chcecie poznać oczywiście inne informacje, także też was tam zapraszam. Zapraszam was także do innych moich filmów na kanale, bo trochę się dzieje ostatnio. Jeżeli podobał wam się materiał, zostawcie łapeczkę w górę, to bardzo, bardzo motywuje. Oczywiście przesyłam wam serducho za każdą łapeczkę. Zapraszam także do komentowania, czy podoba wam się projekt i czy będziecie śledzić projekt, czy was interesują takie rzeczy, czy raczej fani nie powinni się wtykać w takie rzeczy. Jestem mega ciekawy waszej opinii. Także co? Trzymajcie się, miłego wieczorku, czy tam dzionka. No i do zobaczenia. Pa, pa!